Budżet oczywiście na 2020 rok, ten, który został uchwalony, jest z oczywistych względów nieaktualny w części dotyczącej zwłaszcza wielkości dochodów budżetowych. Dlaczego? Już wiemy, po pół roku wykonanie strony dochodowej, czyli żebyśmy precyzyjnie powiedzieli, co to znaczy, bo to jest język branżowy. Dochody to są to, co wpływa netto bezzwrotnie, czyli dochody podatkowe, głównie to jest podatek od towarów i usług, akcyza, podatek dochodowy od osób prawnych oraz podatek dochodowy od osób fizycznych. On jest drugą pozycją w strukturze. One spadną w tym roku, to nie jest żadne odkrycie. Można zresztą sprawdzić prognozy, które sformułowaliśmy w Instytucie jeszcze w marcu. Spadek będzie 15-procentowy, czyli w stosunku do tych 400, prawie 30 miliardów złotych zabraknie nam około 60 miliardów złotych. Oferta tak zwanego pieniądza dłużnego to jest oczywiście na tyle wystarczająca, że my sfinansujemy bezpośrednio nie tylko te 60 miliardów, które nam zabraknie, bo przecież nie spadły wydatki i nie spadną. Natomiast zadłużymy się znacznie, znaczy nieco więcej, nieznacznie więcej. Ta wielkość deficytu, ona jest oczywiście, wiadomo, pewną wielkością statystyczną. To nie do końca może być zrozumiałe dla kogoś, kto się na tym bezpośrednio nie zajmuje, bo deficyt ten, tak zwany niezbędny, aby sfinansować te wydatki, które są planowane, no to wynosi około 60 miliardów złotych. On będzie większy, no bo przecież wydatki też zwiększyły się bezpośrednio i pośrednio, no bo chociażby na przykład zwolnienie z ZUS-u spowoduje, że już spowodowało, że dochody innego elementu finansów publicznych, się nazywa FUS, Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, z tego są finansowane renty i emerytury, no spadły, no przez te środki pomocowe polegające na zwolnieniach, odroczeniach i o czym wszyscy wiemy. I w związku z tym ten deficyt tak zwany statystyczny, to znaczy taki, który będzie deficytem budżetu państwa, to nie jest deficyt finansów publicznych, bo to nie to samo, zamknie się kwotą około 100 miliardów złotych. Czyli łatwo policzyć, to jest około, biorąc pod uwagę rok zeszły, to jest około 5% PKB. To nie jest żadna kwota pod tym względem ani zatrważająca, ani tym bardziej destabilizująca naszą gospodarkę. Wzrost deficytu o 100 miliardów wcale nie oznacza, że te pieniądze w istotnej części nie wracają do budżetu. To znaczy, bo jeżeli popyt wewnętrzny, zwłaszcza konsumpcyjny, to jest strasznie ważne, no bo to jest popyt opodatkowany. Popyt zewnętrzny jest nieopodatkowany. I to, co trzeba zrobić przez najbliższe, no nie tylko w ten miesiąc, to jest również przyszły rok, musimy postymulować popyt wewnętrzny przy pomocy środków publicznych. Budżet się zamknie deficytem, tylko ten deficyt nie jest groźny, zwłaszcza, że nie będzie to jeden z mniejszych deficytów Unii Europejskiej w relacji do PKB. Oczywiście nie nominalnie, on nominalnie też będzie raczej jeden z najmniejszych. Jesteśmy w grupie trzech państw najniższego regresu, zwłaszcza przychodów, a co się mierzy najbardziej syntetycznie PKB, wielkością PKB, czyli spadku PKB za te pierwsze półrocze. Jeżeli podtrzymamy, a mamy jeszcze na to tak zwane zakładki, to znaczy system fiskalny jest w stanie to sfinansować z dochodów bezpośrednich, czyli podatkowych oraz dochodów zwrotnych, czyli przychodów zwrotnych. Czyli ten rok zamknie się tak prawdopodobnie tym deficytem statystycznym budżetu państwa około 100 miliardów złotych, z czym jest, pamiętajmy, dofinansowanie do FUS-u. Nie będzie destabilizacji złotówki, ponieważ my mamy ciągle za dużo pieniądza, którego nie chcemy wydawać.